puścić, przerzucić to wszystko na kolano. I potem znowu z wdechem. Na końcu unoszą się odrobinę do góry obojczyki. I z wydechem wszystko biegnie z powrotem, czyli opadają obojczyki. Zapada się klatka piersiowa i na końcu zapada się brzuch. Otwórzcie ręce, na góry otwórzcie dłonie, unieście ręce tuż nad podłogą, blisko ud. Nogi skręcamy. Z wydechem w prawo, głowa skręca się w lewo i z wdechem w powrót. Rozsuwamy nogi poza matę, zaplatamy dłonie z tyłu głowy, łokcie kładziemy na macie, robimy wdech w tej pozycji, będziemy po skosie ćwiczyć mięsień brzucha. Z wydechem podnosimy się i ciągniemy prawy łokieć w stronę lewej stopy, szyja jest równa, mocno rozciągnięta i z wdechem wracamy. I z kolejnym wydechem druga strona, lewy łokieć w stronę prawej stopy i z wdechem wracamy. Powrót i druga strona.
i porozciągamy trochę się w stanach biodrowych. Czyli uginamy jedną nogę i staramy się odłożyć to zdjęcie drugiej ręki. I drugą ręką oplatamy sobie, że robimy taką kołyseczkę, jak dziecko w becikiem na rękach. Staramy się w miarę możliwości wyprostować plecy i robimy takie obszerne, bo to tutaj powinniście czuć mocno rozciąganie. Można sobie wyżej podnieść dzieciątko, można zaśpiewać kołysankę. Prostujemy nóżkę i nagramy się drugim dzieckiem. Aż strzelać na takie jest łatwe. O, i tam to jest dużo trudniejsze. Czyli drugi stan w nożej, tak? Tak, to jest po złamaniu. A, dobra. A musisz bardzo delikatnie to zrobić, ale na wągu, a to wiązkujesz, nie? Możemy zrobić mecz w tym, to muszę na pewno, ale chciałbym na pewnością. Dobra, to jest jakieś ćwiczenie, które miałabyś na nogę. Prawa ręka mękuje sobie dłoń po prawym boku, aż do pachy łokieć pokazuje na sufit. Patrzymy na swój łokieć, gdzie zostajemy w skłonie. Lewa ręka jest luźna, tak żeby mogła opadać sobie powoli w dół i z lewą plecami. Wydech, druga strona. I z lewą plecami. I teraz sobie zrobimy trzecią pozycję w tych asan. Z wdechem podnosimy ręce do poziomu. Z wydechem robimy skłon w lewo i prawą rękę przenosimy też w lewo, przyklejoną do ucha. Proste, nieważne ile się skłonimy, ważne, żeby było rozciągnięte. I z wdechem powrót, zostawiamy ręce w bok, przechodzimy od razu do skłonu w drugą stronę. Ta ręka właśnie ma nam pomagać. O, nawet. I z wdechem wracamy na środek. Na chwilę opuścimy ręce. Zróbcie sobie głęboki wdech, drugi. Widzicie, można oprzeć na stopie. Druga ręka pionowo w górze. I staramy się klatkę piersiową wypchnąć do przodu między ramionami. Jakby się złożyło tu. O, i tak opuść. Chodzi o takie otwarcie, jesteś o, z tej strony, tak? I sobie możesz spojrzeć na swoją rękę. Dobrze. Wracamy na środek. I z wdechem podnosimy się. Na chwilę opuśćcie ręce. Głęboki wdech, drugi wydech. I druga strona. Wdech. Zginamy się w biodra i przenosimy tułów na prawą stopę. Dopiero wtedy opuszczamy rękę i otwieramy się. Nogi proste w kolana.
O, właśnie, no się nie robi na to, bo to mam postawać na mnie, tutaj na kartę. Bardzo dobrze. I wracamy. Wracamy najpierw na środek, wdechem podnosimy się na górę i wydechem opuszczamy. Stańcie teraz trochę bliżej. Jeszcze mniejszy raz krok. Stawimy sobie tak na szerokość bioder. Nogi. Zaplatamy z tyłu ręce. Jeżeli możecie z Wam wygodnie, to odmienicie grzbiety dłoni do góry. Tutaj ważne jest, żeby były ściągnięte łopatki, proste plecy. Schodzimy do skłonu, ale zupełnie nie uginamy, nie zaokrąglamy pleców. Dochodzimy do takiego momentu, w którym czujecie opór, tak? I zaczynamy się delikatnie puścić. Cały czas prostymi plecami. A moje sobie spoczywają tylko o to, żeby najmniej zejść z prostymi plecami, żeby zresztą bardziej czuły tutaj rozciąganie uda i ścięgna podkolanowe. I to wychylenie rąk do tyłu, to ma nam po prostu pogłębić nasz skłon i tyle. I zostać chwilę w tym. I potem jak wracamy, znowu prostujemy plecy i podnosimy się do góry. Dobrze, to skręćcie dłonie. I stańcie sobie w szerokim rozkroku. Stopy po skosie. Jeszcze szerszy. Taki naprawdę szeroki. Nie musi. To nie musisz poza tym jak nieoczekiwanego. Nie, chyba nie będzie tak źle. Nogi mamy tutaj po wewnętrznej stronie ud. I tak samo jak poprzednio, schodzimy w dół z prostymi plecami, jak najdalej. Dłonie sobie prowadzimy po wewnętrznej stronie, uciągamy rękami jak najdalej i wykorzystujemy ręce do tego, żeby się przyciągnąć jak najbliżej do nóg, to znaczy nogi mamy z boku, a ciągniemy tu. I dłonie pomiędzy nogami. I powoli, powoli wracamy. Mhm. Lekko wygięli w biodrach, ale niekoniecznie zależy, jak tam skrymy szukam. Otwieramy dłonie. I zginamy się w biodrach, schodzimy z prostymi plecami w dół. Można lekko ugiąć nogi, żeby dotknąć dłoni po bokach stóp na dłoni i wysuwamy prawą nogę do tyłu. Przykręgamy i patrzymy przed siebie. To jest pozycja spinnera. Potem prostujemy tą nogę. Dostawiamy drugą. I robimy pozycję góry, ale pięty opuszczamy w dół. Uginamy kolana, kręgamy i opieramy klatkę piersiową pomiędzy dłońmi, mając jednocześnie biodra lekko w górę. To jest taka pozycja gąsienicy. I teraz przesuwamy klatkę piersiową między dłońmi do przodu. Prostujemy podbiciami. Unosimy się tylko tyle. To jest tak zwane kobry. I potem opuszczamy z powrotem klatkę, zahaczamy palce. Odnosimy się do pozycji góry. Robimy zamach prawą nogą.
mamy między dłoni. Nogi, jeżeli nie wygląda, no to sobie poprawiamy. Oj, to słoni. Prostujemy z tyłu nogę i dostawiamy na prawo i lewo. Tak. I teraz prostymi rękami i plecami. Podnosimy się do góry. Słońce się zaczyna zawsze widać, będzie moje. Łączymy dłonie. I opuszczamy. Piękny jesteś. A teraz spróbujemy na drugą stronę. Czyli drugą nogę. I nie odwracamy się. I stajemy na pewno. Podobno słońca. Takie kupono słoneczne słońce. Powinno się rano na rozruch zrobić. No ile na przykład? No to wszystko naprawdę zależy indywidualnie. Możemy zrobić 10, jak masz dla praktyki, może po prostu jak nie ma się czasu na inne rzeczy, rano, tak, zawsze na rozruch, zrobić 10 razy te wydanie słońca. I to już praktycznie te partie jakoś nas wszystkie się pokazują. Wszystkie centra energetyczne, które są w nas, te duże, poruszają się, uruchamiają się i energia płynie. Zróbmy jeszcze raz na lewą nogę, składamy ręce, próbujemy to zrobić z oddechem. Troszeczkę szybciej niż poprzednio. Wdech. Wydech. Skąd? Lewa noga do tyłu. Sprintę. Wdech. Góra. Nastawiamy nogę. Wydech. Lękamy. Gąsienica. Zatrzymanie chwilę powietrza. Kołbram bek. Góra. Bebek. Zamach lewą nogą. Wdech. Sprintę. Dostawiamy prawą. Skłon. Wydech. Wdech. Podnosimy się do góry. Łączymy dłonie i z wydechem wracamy. I jak tam kondycyjnie? To by było lepiej. Dokładniej. To zrobimy jeszcze dwa razy. Teraz robimy to szybciej. Wdech. Wydech. Noga do tyłu. Sprintę wdech. Góra wydech. Gąsienica, zatrzymanie. Dobra, wdech. Góra. Wydech. Zamach lewą nogą. Sprintę, wdech. Dostawiamy nogę skłon, wydech. Całym ciężarem opada na matę. Oddech powoli się uspokaja. Uspokaja się rytm serca. I poczujcie cały swój kręgosłup wzdłuż aż do ostatniego kręgu, do podstawy czaszki. Poczujcie swoją szyję, rozluźnioną dolną szczękę. Poczujcie, jak mięśnie policzków spływają na dół i swobodnie. Powieki, które zamykają oczy. Rozluźnijcie to miejsce między drzwiami. Wygładźcie czoło. Nieruchoma jest klatka piersiowa, więc jeżeli nie trzymacie rąk na brzuchu, możecie ułożyć je w czyni mudrze. To jest taka mudra, która śmieszna rzecz, bo ułożenie palców, ale pomaga w oddechu brzuszu. Właśnie, tutaj przekona na tej pracy. I ma jeszcze oczywiście inne znaczenie. Zróbcie sobie 20 oddechów kapalabhati, czyli swobodny wdech,
do brzucha i aktywny wydech. Myślę, że trochę uczyłyście na wcelajogi i będziecie trochę w domu się ruszać. Na najlepiej.